słowo tutaj koledze, panu Rafałowi. Prosta maszyna, tak jak widać. Jedyny taki minus, można powiedzieć, tej maszyny to to, że musi być o określonej grubości drewno, do 24 cm. No, grubsze nie może być z tego względu, że ciężko później wykonać to naprężenie. Tym elementem, siłownikiem, wykonujemy naprężenia tego drewna, a w miejscu bezpiecznym ratownik przecina to drzewo i obserwuje zachowanie się tego drewna. Taki kolejny minus konstrukcyjny, który by nam się przydał, to również to, że nie ma możliwości pokazania tych elementów skręcających. To koło, ono się przekręca. Można naprężenia wykonywać pod różnym kątem, ale nie można jednocześnie naprężyć i skręcić. Gdzie w rzeczywistości też takie właśnie wyobrażenia się odbywają. Następny taki troszeczkę minus to to, że musi być o określonej długości, ponad 3 metry, 3,5, 4 metry to drewno. Krótszych nie zastosujemy też ze względu na napięcie tego drewna na krótszym odcinku. Ciężko było nagnąć tak jak nóż, prawda, ten psa, drewniany. Oddaję już tutaj słowo wykładowcy, panu Rafałowi Czerwowskiemu. Oczywiście musiał się do tego dostosować, przygotować. Słuchaczy przygotowujemy do zajęć zgodnie z PHP, dlatego też musi być odpowiednie ubranie, odpowiednie dla sprzętu. Natomiast pan Rafał to zaprezentuje już praktycznie wykorzystanie tego stanowiska podczas ćwiczeń. Proszę bardzo. Więc tak jak tutaj z kolegą na początku powiedział, drewno musi mieć co najmniej 4,5 metra długości, żeby można było bezpiecznie tutaj tego używać. Przy tej długości, no jedno, góra, dwa cięcia się odbywają. Chodzi tutaj, głównie się skupiamy na naprężeniach bocznych, gdyż ze statystyki podobno wychodzi tak, że te naprężenia boczne są główną przyczyną śmierci pilarzy, jeżeli chodzi i o ratowników, i o samych pilarzy. Kolejną przyczyną śmierci są spadające gałęzie i dopiero jako trzeci powalane drzewa. Tak? Także to na pewno ważne jest, żeby tutaj zaznajomić, powiedzmy, przyszłych strażaków z tym, że jak mniej więcej te drewno pod naprężeniem wciąż. I teraz jak mamy już to drewno ustawione, tym pierścieniem możemy regulować sobie, z której strony to naprężenie będziemy mieli. No tutaj wiadomo, powiedzmy z tej strony, gdzie będzie ten tłok, z tej strony przyjdzie naprężenie, tak? Także jest to o tyle bezpieczne, że wiemy, skąd to naprężenie przychodzi i w którą stronę będzie działało.
No i taki jest efekt tego, tak? Być może gdybyśmy jeszcze bardziej spróbowali napiąć, byłby lepszy efekt, że to drewno strzeli. No to był bezpieczny sposób przecięcia tego drewna pod naprężeniem, tak? Jeszcze abym mógł poprosić, żeby ktoś mi pomógł wymienić tą kłodę. Pokażemy jeszcze kolejny. Odprężyło już w czasie samego cięcia. Znaczy, to był pokaz, jak to powinno się przecinać. Natomiast jeżeli ktoś nieumiejętnie będzie przecinał, może w tym momencie zakleszczyć prowadnicę. Prowadnicę albo po prostu się narazić na ten strzał, jakbyśmy stali z drugiej strony. Tak? Nie wiem, czy coś jeszcze w jakiś inny sposób naprężamy, czy... Naprężone z góry albo z dołu? Z dołu. Bo czasami się zdarza właśnie, że oprze się na czym, nie? No właśnie. Można z dołu, tak jak jest to naturalne. Tak.
Generalnie można by było to zrobić w ten sposób, że znowu nacinamy te naprężone, ściśnięte włókna jako pierwsze i zaczynamy ciąć od góry, tak? W pewnym momencie nam po prostu to drzewo zaczyna się, czy tam drewno zacznie się przełamywać, tak? Ja może pokażę taki sposób, jak ciąć, kiedy nie wiemy, jak to naprężenie przychodzi, tak? Że na przykład, powiedzmy, jest to skręcenie drewna i co zrobić, jeżeli do końca nie jesteśmy pewni tego cięcia, tak? Z której strony mamy zacząć i tak dalej. Yeah.
mniej więcej tak to wygląda. Nie wiemy, w którą stronę się skręca drewno i robimy sobie takie schodki, jeden przy drugim. Powoduje nam to, że na przykład jeżeli by zaczęło kleszczyć nam prowadnicę, zawsze mamy powiedzmy ten jeden ruch w tą stronę, gdzie wycinaliśmy wcześniej, żebyśmy tą prowadnicę mogli wydobyć, tak? Te naprężenia stopniowo nam się rozkładały, to było widać, ten hałas, który tam było słychać, pękającego szastu tego drewna, ale tak jak właśnie pan Rafał powiedział, stopniowo te naprężenia się rozkładały, można było doprowadzić to działanie do końca, bo przecinając jednym cięciem spowodowałby to zakleszczenie prowadnicy albo odbicie tego drewna i wypadek jak gdyby przy pracy, tak, ratowniku. Dziękuję bardzo panie komendancie za pokazanie tutaj nam tego ciekawego bardzo urządzenia, unikatowego w skali kraju. Nie po raz pierwszy zresztą pan komendant nam to pokazuje. Dziękuję koledze za pokaz. Mam nadzieję, że to urządzenie uratuje parę ludzkich istnień i parę rąk. Dziękuję bardzo. A teraz mam przyjemność zaprosić wszystkich państwa na posiłek do restauracji. Zapraszam serdecznie.